Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym, uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Od ponad 35 lat Polimex dostarcza paczki morskiej, lotnicze do Polski i innych krajów Europy. Dla wygody naszych klientów odbieramy paczki z domu na terenie GTA i dostarczamy bezpośrednio do rąk odbiorców. Polimex to najlepszy serwis, atrakcyjne ceny i fachowość. Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Poszczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Kaniaga Travel oferuje promocyjne ceny na ubezpieczenia turystyczne dla wyjeżdżających i odwiedzających Kanadę, w tym ubezpieczenia kosztów podróży, medyczne, wypadkowe i bagażu. Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego programu, artysta, grafik i malarz Leszek Wyczółkowski, którego twórczość przedstawiliśmy w filmie dokumentalnym, rozpocznie dziś cykl nadawanych co 2 tygodnie prelekcji na temat malarstwa polskiego XIX i XX wieku. Jesteśmy przekonani, że opatrzone wnikliwym komentarzem walory artystyczne i merytoryczne prac słynnych polskich malarzy spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Chcę tylko dodać, że drugą część prezentacji obiektów znajdujących się na wystawie Elementarz Polskiego Designu, której uroczyste otwarcie przedstawiliśmy przed tygodniem, nadamy w następnym programie. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynając nasze spotkania, pragnę przybliżyć Państwu historię jednego z najważniejszych i największych wymiarami polskich dzieł – Panoramę Racławicką. Dzieło to przedstawia ważne zwycięstwo, bitwę pod Racławicami, pod dowództwem Tadeusza Kościuszki w 1794 roku. Jeden z epizodów insurekcji kościuszkowskiej. Panorama Racławicka, ważna, bo to wyprawa w naszą historię narodową, w krąg naszych bojów o niepodległość, walk o przetrwanie ducha narodowego, jako największe zwycięstwo, nie tylko militarne, lecz moralne. Pomysł na namalowanie panoramy racławickiej zrodził się wcześniej u Jana Styki. Malował on już panoramy o tematyce religijnej. W 1893 roku nadarzyła się odpowiednia chwila na realizację tego planu. Z okazji zbliżającego się stulecia insurekcji kościuszkowskiej, Rada Miasta Lwowa zamówiła u Jana Styki panoramę racławicką, która miała być główną atrakcją na otwarciu powszechnej wystawy krajowej we Lwowie w 1894 roku. Rocznicą tą ówczesne polskie elity chciały pobudzić patriotyzm, przypomnieć dni chwały i sławy w dziejach naszej historii. Jan Styka zaprosił do współpracy Wojciecha Kossaka oraz innych malarzy: Ludwika Bollera, Tadeusza Popiela, Zygmunta Rozwadowskiego, Teodora Axentowicza, Michała Sozańskiego, Włodzimierza Tettmajera i Wincentego Wodzinowskiego. Wszyscy ci artyści o niekwestionowanych talentach i świetnym przygotowaniu po gruntownych studiach artystycznych w kraju i za granicą, pełni zapału, energii i młodego wieku, co miało znaczenie przy tym projekcie. Pozwolą Państwo, że wspomnę, co kryje się za określeniem panoramy w malarstwie. Panorama, określenie pochodzi z języka greckiego. Pan, cały, roma, widok. Jest to duże malowidło olejne na płótnie, rozpięte na wewnętrznej ścianie okrągłego budynku. W ten sposób daje oglądającym, znajdującym się na podwyższonej platformie, wewnątrz obrazu, złudzenie prawdziwego krajobrazu i daje iluzję uczestnictwa w realnie rozgrywającym się wydarzeniu. Aby zwiększyć tą iluzję, oprócz środków malarskich, takich jak skróty i efekty perspektywiczne,
stosowane są w przestrzeni przed obrazem, zwanym przedpolem, rekwizyty teatralne, jak fragmenty realnego pejzażu, broni, przedmiotów związanych z tematem panoramy. Zwykle trudno rozpoznać granicę między obrazem a przedpolem. W kwietniu 1893 roku malarze Jan Styka, Ludwik Boller oraz Wojciech Kossak pojechali na miejsce bitwy pod Racławicami, żeby poznać topografię terenu oraz dokonać próby rekonstrukcji rozmieszczenia wojsk kościuszkowskich i samego przebiegu bitwy. Przez kilka tygodni wykonywali szkice i rysunki, na podstawie których sporządzili potem ogólny szkic kompozycyjny, składający się z czterech części, tak zwaną małą panoramę racławicką, który natychmiast zakupił książę Adam Sapieha za 4000 złotych reńskich. A teraz kilka technicznych detali. Obraz został namalowany na płótnie żaglowym sprowadzonym z Belgii w 14 kawałkach o długości 15 metrów, które zszyto w jedną całość i rozpięto na specjalnym stalowym rusztowaniu sprowadzonym z Wiednia. Do namalowania obrazu użyto płótna długości 120 metrów na 15 metrów wysokości. Do zagruntowania płótna zużyto aż 750 kg farby. Panorama ukazuje artystyczną wizję przebiegu bitwy pod Racławicami. Obraz przedstawia najważniejsze zdaniem twórców momenty bitwy w sposób asynchroniczny. Na planie występują więc jednocześnie sceny, które występowały w różnym czasie. 26 sierpnia 1893 roku po uroczystej mszy świętej w kościele, gdzie na prośbę Jana Styki zostały poświęcone pędzle i palety. Największy udział w pracy nad panoramą mieli Jan Styka i Wojciech Kossak. To on tu i przez całą swoją artystyczną karierę sławił swoim talentem chwałę naszych kawalerzystów, legendarną brawurę i bohaterstwo. Nikt tak nie malował koni jak Wojciech Kossak. 5 czerwca 1894 roku w Lwowie wystawiona została po raz pierwszy panorama racławicka. W specjalnie dla niej zbudowanej rotundzie na terenie Parku Stryjskiego z okazji, jak wspomniałem, odbywającej się tam powszechnej wystawy krajowej i jednocześnie z okazji stulecia bitwy. W czasie II wojny światowej, częściowo uszkodzona, głównie w czasie bombardowań w roku 1944, uratowana przed ewentualną dalszą dewastacją związaną z wkroczeniem Armii Czerwonej. Panorama racławicka po kilkudziesięciu latach tułaczki, przechowywania jej w różnych miejscach i różnych warunkach oraz kilku wielokilometrowych transportów i 5 latach pracy 25 konserwatorów, to też otwarcie ekspozycji panoramy racławickiej nastąpiło dopiero 14 czerwca 1985 roku. Od tego czasu panorama racławicka ma stałą siedzibę w specjalnie wybudowanej rotundzie we Wrocławiu, mieszczące się w Parku Słowackiego naprzeciwko Muzeum Narodowego. W parku tym znajduje się również niezwykle wzruszający pomnik katyński. Panorama racławicka cieszy się wciąż ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających i jest jedną z atrakcji kulturalnych Wrocławia. Na niezapomniane wrażenie ma wpływ ciekawa narracja i podkład muzyczny. U wielu zwiedzających widać wielkie wzruszenie. Gorąco zachęcam do obejrzenia i przeżycia tego wyjątkowego, szczególnie dla Polaków, dzieła. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!